Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:11 i pół na zegarze, a w studiu przewodniczący Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej i jednocześnie przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność Bogusław Hutek. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Wczoraj jak się z panem umawiałem, to nie byłem pewien, w jakim nastroju dzisiaj się spotkamy. Było wczoraj burzliwe spotkanie z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem w Katowicach i szefem Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy mieli poznać plan naprawczy PGG, a potem poszły takie informacje poprzez media w świat, że właściwie tego planu nie było. To proszę powiedzieć, był czy nie było, to z państwa wiedzy, bo już dzień wcześniej duże wrzenie było wśród górników, że plan, jaki ma przywieźć Sasin, jest nie do przyjęcia, a potem z tego, co się dziennikarze dowiedzieli na spotkaniu, właściwie premier powiedział, że żadnego planu nie było. No było trochę, powiem, nie wiem, no dziwnie i że tak powiem, natomiast no, plan był, chociażby plan dla Polskiej Grupy Górniczej. Ale wyście go widzieli fizycznie, czy zanim został przedstawiony, to już rząd się wycofał? Powiem tak, i nieformalnie mieliśmy pewne zarysy, może nie dokumentów, ale pewne informacje, co ten plan zawierał. Natomiast no, przecież na tym spotkaniu na samym początku stwierdzono, że plan przygotowany przez prezesów czy zarząd Polskiej Grupy Górniczej nie uzyskał akceptacji, tam padło słowo rządu, więc nie będzie dzisiaj prezentowany. Czyli to nie był plan Sasina, że tak w skrócie powiem, tylko plan... No cały czas się mówiono, że to jest plan prezesa. Zarządu Polskiej Grupy Górniczej, tak. Jakby to nie brzmiało dziwnie, no to był plan zarządu Polskiej Grupy Górniczej, no i nie uzyskał akceptacji. No powiem tak, z jednej strony no cieszę się, że ten plan nie będzie wdrażany, bo tam się w tym komunikacie też mówi, że nie będzie wdrażany plan likwidacji tych kopalń Trzech w Rudzie i Wujka, no bo rzeczywiście to by była tragedia. No tak licząc 35-40 tysięcy miejsc pracy straciłoby się w przeciągu paru miesięcy, więc to była tragedia dla miasta, które ma trzy kopalnie i to są jakby jedne z większych pracodawców w tym mieście. Tak więc no cieszymy się że to nie będzie wdrażane. No z drugiej strony wiemy, że chyba trzeba się zacząć godzić z tym, że węgiel odejdzie albo górnictwo odejdzie, bo z jednej strony niby są zapewnienia, były takie też ze strony czy premiera, czy prezydenta Andrzeja Dudy zapowiedzi, że węgiel będzie strategicznym naszym surowcem i będzie zachowane górnictwo. Z drugiej strony wiemy, że nie ma na to przyzwolenia w Unii Europejskiej i tutaj Polska staje się samotnym graczem. Panie redaktorze, może nie samotnym, bo jeszcze jest parę krajów, Rumunia i inni, którzy mają ten węgiel. Natomiast powiem tak, my od dawna mówimy, zresztą ja tu byłem parę razy, mówiłem o kwadratowym, okrągłym stole, tak prostokątnym, obojętnie jakim, żeby dociągnąć wszystkie osoby w kraju decydujące o tym, jak ma wyglądać kształt spółek wydobywczych, czy w ogóle węgla kamiennego, a pewnie i brunatnego, bo brunatne też są problemy w Unii, tak? Brunatnego, żeby w ogóle całą koncepcję opracować, jakiś program, tak? To zrobili kiedyś Niemcy na 40 lat i powoli odchodzić od tego, chociaż ja uważam, że węgiel powinien być naszym strategicznym paliwem dalej, bo są nowe technologie wysokosprawne, tak, chociażby Japończycy większość swoich elektrowni atomowych wymieniają na węglówki, tak, nie wszystkie, ale większość. Mówi się też o tych tak zwanych spalaniu wysokotemperaturowym, to jest powiązanie małych reaktorów atomowych z węglem, tak. No tylko problem jest jeden, że wdrażanie tych technologii, czy inwestowanie w te technologie napotyka na opór i banków w Europie, no i Europejskiego Banku Rozwoju, czyli nie będzie tego finansowania, więc nie ma kto to pilotażowych inwestycji sfinansować. Musiałby rząd wziąć to na siebie pewnie, a czy weźmie? No nie wiem, natomiast tak mówię, no jeżeli rzeczywiście już taka jest tendencja, że rząd chce odejść od tego węgla, to tak jak mówię, no program na 40 lat rozpisany, jakie kopalnie, kiedy, żeby każdy wiedział, że dorobi do emerytury, żeby każdy... Pobrzmiewa z pana wypowiedzi takie pogodzenie się już z tym, że... Znaczy się może nie tyle pogodzenie, no wie pan, my mówimy od dawna, żebyśmy usiedli do poważnych rozmów i mam nadzieję, że z tego spotkania sukcesem będzie to, że pan premier Sasin stwierdził, że no taki powstanie taki zespół, który będzie rozmawiał o tym dużym programie, tak, do zespołu zostaną przyciągnięci nie tylko przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, ale wszystkich spółek węglowych, jak Tauron, Bogdanka, czy Węglokoks, no bo to muszą pewnie energetyka, no i
musiał przy stole usiąść też ministrowie z innych resortów, czyli minister klimatu pan Kurtyka, no i minister Woś z ochrony środowiska. I minister pracy może? Tak, no i oczywiście pan premier Mateusz Morawiecki. Mam nadzieję, że nad tym zespołem obejmie jakąś swój nadzór. Natomiast powiem tak, no skoro Polska uzyskała podobno derogację w Unii Europejskiej do 2060 roku, że może iść swoją własną ścieżką odchodzenia od węgla, czyli wprowadzanie zielonego ładu i dekarbonizacji. Czyli ten 40-letni plan, o którym pan mówi, może być wdrażany w życie. O ile Unia Europejska nie naciśnie i ten plan zostanie nam jakoś ukrócony czasowo. Znaczy, panie redaktorze, dlatego, tak powiedziałem, chcemy usiąść do programu, bo on potem musi być uzgodniony w Unii, tak? Bo ja też nie chcę, żeby polski podatnik tylko płacił za to, że odchodzimy ewentualnie od węgla, bo nie, dalej uważam, że powinniśmy przy węglu zostać, ale jeżeli będziemy odchodzić ewentualnie, żeby to nie tylko płacił polski podatnik jakieś tam odchodzenie, tylko żeby to zapłaciła Unia Europejska, skoro się tak upiera, że ten węgiel jest dla niej B, tak? Natomiast no, powiem tak, i tak czy tak, jeżeli ktoś nie wymyśli, jak się kumuluje energię, czy magazynuje energię z OZE, to i tak musi być jakiś stabilizator w energetyce. Czy to będzie węgiel, czy coś innego, ale pewnie węgiel. I na pewno 10 czy 15% nawet na samym końcu będzie musiało być elektrowni konwencjonalnych, żeby stabilizować system. Bo jak przestanie wiatr, czy przestanie świecić, no to niestety, ale tej energii może zabraknąć. Panie przewodniczący, czyli te zapowiedzi, że wybuchnie czwarte i piąte powstanie śląskie jednocześnie, rozumiem, że można je schować. Nie, panie redaktorze, bo to nie jest tak, że rozumiemy, że odwleczono trochę decyzje różnego rodzaju. Mam nadzieję, że przy stole się dogadamy. Natomiast... No właśnie o ten stół chciałem zapytać, bo wczoraj była zapowiedź, no wicepremier Sasin powiedział, że bez zgody społecznej takich decyzji się nie będzie podejmować i w związku z tym będziecie od jesieni siadać do rozmów. Nie, już będziemy siadać do rozmów, bo już pierwsze spotkanie chyba w przyszłym tygodniu, we wtorek. Czyli to pewnie takie organizacyjne, bo my mamy też podać osoby do tego zespołu, tak, jako strona społeczna. Wszystkie związki będą tam? No zobaczymy, bo tak jak mówię, no ja myślę, że musimy się dogadać, bo lepiej się rozmawia w mniejszej grupie, a potem ewentualnie akceptacja tej większej grupy. Tak prowadziliśmy rozmowy w 2015 roku, gdzie wąska grupa negocjowała, potem przychodziła i uzgadniała, czy jest na to zgoda. Także, no bo wiadomo, że w dużej grupie to się bardzo źle rozmawia i negocjuje, także myślę, że to mniejsza grupa. Natomiast, tak jak mówię, no cieszy mnie to, że w końcu ktoś siada do stołu i zacznie poważnie rozmawiać na te tematy. No i mam nadzieję, że w końcu ktoś się obudzi, czy w Polsce, czy w Unii, czy rząd, że rzeczywiście lepiej inwestować w nowoczesne technologie, a od węgla nie odchodzić. Państwo będą rozmawiać o tym długofalowym planie, ale też na stole musi być ten bliska perspektywa, bo z tego, co słychać, to w PGG brakuje pieniędzy na wypłaty. Co prawda zarząd mówi, że pieniądze na bieżąco są, wypłaty są realizowane, a związkowcy mówią, że na wrzesień już zdaje się zabraknie. Znaczy, panie redaktorze, wczoraj padło pytanie proste na tym spotkaniu do pana prezesa i całego zarządu Polskiej Grupy. Czyli stwierdzono, że pieniądze na wynagrodzenia do grudnia są. Czyli nie martwicie się tym. Znaczy się, powiem tak, jak najszybsze opracowanie tego programu leży w interesie wszystkich, czyli w interesie i Polskiej Grupy Górniczej, i pewnie innych spółek węglowych, które mają problemy. Bo Bogdanka ma, powiedzmy, jakby najlepszą sytuację, ale też ma problemy z odbiorem węgla i tak dalej, więc wszyscy jesteśmy jakby zasypani tym węglem. No bo jest jeden podstawowy problem, który musi być rozwiązany bardzo, tak powiedzmy, mocno i ogólnie. To jest raz spalanie tego węgla przez polską energetykę, tak? Czyli włączenie aktywów węglowych na 100%, żeby ten węgiel można było przepalić. No i co z importem energii z zagranicy, tak? Która dla nas jest tania, ale tam jest mocno dotowana. Tak? No więc jakby u nas był dotowany węgiel, to też by była energia tania. Tak? Bo 100 zł wytworzenia chyba kilowatogodziny, to jest 100 zł podatku, które się nazywa CO2 i inne. Tak? I to jest ten problem, że 100% na 100%, więc to się nie opłaca podobno energetyce produkować energii z węgla. Natomiast no, importujemy z Niemiec. Nie wiem, dlaczego się nie da tego, powiedzmy, zatrzymać, z tego względu, że my mamy jakieś tam umowy międzynarodowe, ja to rozumiem, ale one mówią, że chyba minimum musimy importować 4,5 terawatogodziny, a my idziemy już teraz na 15-16 terawatogodzin. Jakby, jak to obojętnie liczy, to jest 5, 6, 7 milionów ton węgla. Panie przewodniczący, a ten plan, który mówił o zamknięciu, no nieaktualny, jak rozumiem, w tej chwili trzech ruchów w Rudzie, czyli Pokój, Halemba i Bielszowice i kopalni Wujek,
ten manewr może jednak w najbliższym czasie nastąpić? No bo jeśli mówimy o tym, że też w bliskiej perspektywie trzeba coś zrobić z kopalniami, to może jednak te cztery są do likwidacji. Znaczy, panie redaktorze, ja powiem tak. Jeżeli mówimy o tym większym planie, to my będziemy rozmawiać też o tym, która kopalnia w którym okresie będzie odchodzić. Bo jeżeli nie będzie inwestycji w różne złoża, no to te kopalnie mają przed sobą różnie. 10, 12, 7, 8 lat federowania na tym złożu, które mają i powoli będą. Dlatego my mówimy o szczerpywaniu złoża. Nie mówimy, że trzeba zamykać kopalnię już tu i teraz, tylko określić, do kiedy ona może wydobywać węgiel, tak? I po kolei będą te kopalnie. Oczywiście, żeby utrzymać cały system przez 40 lat, to musiałyby być inwestycje i w nowe bloki jeszcze węglowe w energetyce, tak? I to musi być przyzwolenie Unii i w jakieś nowe złoża, żebyśmy to na spokojnie przeszli. Tylko tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie priorytetem też jest, bo się traci bardzo dużo miejsc pracy na Śląsku. Straci się 200-300 tysięcy miejsc pracy się straci na Śląsku. Gdzie ci ludzie będą pracować? Zapowiadane fabryki samochodów elektrycznych czy innych, no nie, jakby to powiedzieć, na razie ich nie widać, tak, na horyzoncie. No i ja się obawiam, że tu może być no, drugi Wałbrzych, że nie będzie miejsc pracy dla tych młodych ludzi, którzy nie będą mogli pracować w górnictwie, no ale chcą gdzieś pracować na Śląsku, tak. Te inwestycje dotychczasowe nie przekonują pana, to znaczy część tutaj takich zaplecza dużych gigantów komputerowych na przykład powstała na Śląsku. Pan, no mówi się rzeczywiście o fabryce tych samochodów, które wczoraj zostały zaprezentowane. Jeżeli to tyle miejsc pracy stworzy, w co nie wierzę, bo dla nas sprawiedliwa transformacja, no to jest tak, jak kiedyśmy określili, jedno miejsce pracy za jedno miejsce pracy i takie równoważne finansowo też, więc... I tu będziecie rząd trzymać, tak? Będziemy chcieli słowo. To zrobić, bo tak jak mówię, to o to powinni pytać politycy ze Śląska, tak? A my pytamy my. My pytamy, bo nam zależy na tym, no tak jak powiedziałem, no tu mieszkają... Media doniosły, że posłowie PiS też się sprzeciwili temu tak, projektowi. Jest kilku posłów, bo chyba nie wszyscy, ale byli na spotkaniu. Jest kilku posłów, którzy byli też wczoraj na spotkaniu i senatorów, którzy byli i powiem, mocno nas wspierali. No i mam nadzieję, że będą walczyć o to, żeby rzeczywiście na Śląsku nie powstała, jak to mówią, czarna dziura, tak? Bo tu musi być praca dla tych ludzi, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, żeby nie wyjeżdżali do pracy za granicę, czy nie szukali pracy gdzieś w Polsce. Czyli o efekty będziemy dopytywać, bo już, jak pan powiedział, w przyszłym tygodniu pierwsze spotkanie. Bogusław Chutek, przewodniczący Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej i przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.